Witam w nowej sesji. Kontynuujemy poprzednią sesję. Pozwólcie, że powtórzę kilka rzeczy. Jezus powiedział, że skorzystamy na Jego odejściu. Dlaczego? Gdyby nie odszedł, nie posłałby Ducha Świętego. Gdyby Jezus pozostał, to musielibyśmy polecieć do Izraela, stanąć w kolejce i poczekać kilka miesięcy, aby z Nim porozmawiać. Teraz możemy przez cały dzień rozmawiać z Duchem Świętym. Dlatego apostoł Paweł napisał: łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Komunia w języku greckim to koinonia i znaczy społeczność, towarzystwo, komunia, intymność, współudział, kontakt społeczny, partnerstwo, wspólne uczestnictwo i bliski, obopólny związek. Podzieliłem je na trzy główne kategorie. Kategoria pierwsza to społeczność, kategoria druga to partnerstwo, a trzecia, o której z radością opowiem na tej sesji, to intymność. Po pierwsze, społeczność. Społeczność oznacza relacje, przyjaźń, oznacza dzielenie się sobą. To komunikowanie się. Paweł pisał, że Duch Święty powiedział mu, iż w każdym mieście czekają na niego łańcuchy i prześladowania. Duch Święty zabronił apostołom iść do pewnych miast. W pewnej sytuacji Duch Święty rzekł do Filipa: idź do Rydwanu i przyłącz się. Drugim słowem jest partnerstwo. Partnerstwo oznacza wspólną pracę. Znaczy, że jesteśmy towarzyszami. On jest głównym partnerem naszej służby Messenger International. Na spotkaniach zarządu zawsze lubię powtarzać: mamy Ducha Świętego, witamy Go, i mówię: jesteś tutaj starszym partnerem i szefem, ponieważ jesteś najwyższym panem w tej służbie, w moim życiu i rodzinie. Amen. Partnerzy pracują razem. W pierwszym liście do Koryntian 3:9 czytamy: współpracownikami Bożymi jesteśmy. To niesamowite stwierdzenie. Apostołowie znali tak dobrze Ducha Świętego, że powiedzieli: postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, byli w stanie Go reprezentować. Tak dobrze Go znali. Są ludzie, którzy próbują mieć relacje z Jezusem poza Duchem Świętym. To smutne. Wtedy chrześcijaństwo staje się formalne, brakuje poznania osoby. Znają zaledwie postać historyczną z książki. Zanim przybliżyłem się do Ducha Świętego, czytałem Biblię i myślałem, wiecie co? Kocham Boga całym sercem, ale to jest takie suche. Od kiedy Duch Święty przyszedł, by w pełni być w moim życiu, Biblia nigdy nie jest sucha. To coś więcej niż partnerstwo, to bardzo bliska relacja. Mówiłem o sobie i o Lizie. Jesteśmy w związku. Cieszę się, że kiedy ludzie słyszą o Johnie Beaverze, to myślą także o Lizie Beaver. Gdy słyszą Liza Beaver, słyszą John Beaver. Tak samo, gdy słyszysz Ringo, myślisz Paul McCartney i The Beatles, a gdy myślisz o Carlym, myślisz o Moore i Larym. Bardzo bliska relacja. Jest jeszcze coś głębszego. Kiedy rozmawiasz z Duchem Świętym, jesteś Jego partnerem i masz z Nim społeczność, to ludzie są świadomi Waszego partnerstwa. Są słudzy Ewangelii, na których patrząc zdaję sobie sprawę, że są w naprawdę bliskiej relacji z Duchem Świętym. Możesz poczuć Jego obecność. Zrobiliśmy coś w Kościele, czym jestem głęboko, głęboko zaniepokojony. Zamieniliśmy obecność na atmosferę. Wierzę, że potrzebujemy wspaniałej atmosfery na nabożeństwach Kościoła. Wierzę, że w ciągu ostatnich 10 lat Bóg był zadowolony. Cieszę się z atmosfery, którą tworzymy, ze świateł, dymu i uwielbienia. Ale wiecie co? Niektórym liderom wystarcza atmosfera, która zastępuje obecność. Miejmy zarówno atmosferę, jak i obecność. Nie lubię iść na nabożeństwo i opuszczać go, gdy ludzie nie czują objawionej obecności Jezusa Chrystusa. Kto ją objawia? Duch Święty. To część chrześcijaństwa, w której mówię: objawię wam siebie. Jak to robi? Siedzi po prawicy Bożej. Robi to przez Ducha Jezusa Chrystusa. Na tym polega związek. Omówmy teraz intymność. Zaczęliśmy mówić o intymności, o tym, że można ją rozwinąć tylko przez społeczność. O tym mówiliśmy na początku. Jest ona głębsza niż społeczność. Polega na dzieleniu się myślami, tajemnicami, pragnieniami naszego serca. Wierzę, że możesz mieć relację z Duchem Świętym, w której pragniesz tego, co On. Jesteście blisko, dzielisz z Nim tajemnice i myśli. Bóg ma tajemnice i dzieli się nimi z zażyłymi, bliskimi przyjaciółmi.
Gdy rozwiniecie taką przyjaźń z Duchem Świętym, Bóg zacznie objawiać wam swoje tajemnice. Tego się nauczyłem. Tego pragnę. To wszystko sprowadza się do przyjaźni. Taki jest cel komunii, społeczności. Duch Boży pragnie być twoim przyjacielem. Tęskni za przyjaźnią z tobą. Apostoł Jakub napisał w swoim liście: albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha? Za czym tęskni? Tęskni za osobistą rozmową z tobą i ze mną. Tęskni zazdrośnie. Zazdrość oznacza, że nie będzie tolerował innych kochanków. W 4 rozdziale swojego listu Jakub mówi: przyjaźń ze światem. Czym jest świat? Świat to pożądliwość ciała, oczu i pycha życia. Czym jest pycha życia? To status. Wiecie, czym jest świat? To pogoń za statusem, pozycją. To jest pycha życia. Tego pragnie świat. Gdy szukacie rzeczy tego świata, to stajecie się wrogami tego, z którym powinniście być blisko. To sprawia, że on milknie. To tłumi jego głos. To jest pewne. Tak więc tęskni zazdrośnie. Chce ciebie. Tak jak mąż nie chce, aby jego żona zadawała się z innymi mężczyznami w mieście, a potem przychodziła do domu i oczekiwała od niego intymności i bliskości. Tak Duch Święty nie będzie z nami w intymnej bliskości, jeśli flirtujemy ze światem. Rozumiecie? Musimy iść do świata, ale nie jesteśmy ze świata. Jezus chodził na mafijne przyjęcia, podążały za nim prostytutki, chodził do miejsc niebezpiecznych, ale nie chodził tam, aby podążać razem z nimi. Chodził tam, aby dotrzeć do nich. Mówiąc o intymności na jednej z poprzednich sesji, odkryliśmy, że Duch Święty, gdy patrzymy na Niego, jest potężny jak wojownik, a zarazem ma pewne cechy żeńskie. Nie mówię, że Duch Święty jest kobietą, nigdy tak nie twierdziłem. Nie jest jakąś boginią, a jednak można go zasmucić. Jest pocieszycielem, tak jak kobieta, gdy dziecko się zrani, biegnie do mamy. Ojciec i syn ochraniają go, mówiąc: lepiej nie wypowiadaj się przeciwko niemu, zgrzesz przeciw niemu i po tobie. Tak jak mówi mąż: powiedz coś przeciwko mojej żonie i po tobie. Aby mieć z nim intymny kontakt, musimy zrozumieć, że w rozmowie i społeczności jest czuły, a w przejawie jest potężny. Gdy idziemy do naszej komory i mamy z nim społeczność, pamiętajmy o tym, że jest czułym, wrażliwym i łatwo dającym się zasmucić członkiem Trójcy Świętej. Zrozum jego osobowość, zanim pójdziesz, aby mieć z nim społeczność. Jeszcze raz, nie mówię, że jest kobietą. Jeśli chodzi o intymność z Duchem Świętym, to nauczyłem się sekretu. Chodzi o to, że dopóki się nie zaangażujesz, on będzie milczał. Wiecie, co zauważyłem? Przez 24 lata odwiedzam kościoły. Gdy kierowca podwozi mnie, gdy udaje się do naprawdę dobrego kościoła, w którym są dobrzy pracownicy, wiecie, że osoba, która mnie podwozi, jest wyszkolona? Wiecie, w czym jest wyszkolona? Aby ze mną nie rozmawiać. Liderzy mówią: nie zwracaj się do niego, dopóki czegoś nie powie. Wchodzę do samochodu i specjalnie pytam się kierowcy o jego rodzinę, o kościół, jak długo pracuje, gdyż zdaję sobie sprawę, że jeśli ja nie zacznę konwersacji, to oni się nie odezwą. Mogę usiąść, otworzyć komputer i sprawdzić pocztę w drodze do hotelu, a on nie powie ani słowa, gdyż tak został wyszkolony. Widzę tutaj drobne podobieństwo do Ducha Świętego. Nie zwróci się do ciebie, chyba że w ważnej sprawie Jezusa, jak: trzech mężczyzn na dole czeka na ciebie, idź do nich, lub chcę, żebyś przyłączył się do Rydwanu. Jeśli nie zwrócisz się do niego, on będzie milczał. On czeka na twoje zaangażowanie. Dlatego w życiu niektórych chrześcijan Duch Święty milczy i pytają się: dlaczego Bóg do mnie nie mówi? Czy zwracasz się do niego? Rozumiesz jego osobowość? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że rozmawiasz z trzecią osobą Trójcy? Tak, są jedno i nie oddzielaj ich, nie mieszaj ich. Rozumiecie? Rozmawiaj więc z nim. Będziesz zaskoczony jego odpowiedziami w rozmowie. Wielu ludzi mówi: Bóg do mnie nie mówi. Przez tygodnie, lata nie mówił do mnie. Dlaczego?
nie zwracają się do niego. On jest prawie jak ten kierowca, nic nie powie. Oni są wyszkoleni, aby powiedzieć: dobrze, nabożeństwo zaczyna się o 7, więc przyjadę po pana o 6:25. Oni wiedzą, że mają tak powiedzieć. Jeśli nie zacznę konwersacji, to jej nie będzie. Więc jako mówca muszę zwracać się do ludzi, którzy mnie podwożą. Liza robi to samo. Wiecie dlaczego? Gdyż udaje się w różne miejsca i słyszę: twoja żona jest wspaniała, oraz rozmawiała z nami i sprawiała, że czułem się najbardziej potrzebną osobą na świecie. Taka właśnie jest moja żona. Sprawi, że poczujesz się jak w domu. Jezus w trakcie ostatniej wieczerzy dał swoim uczniom wskazówki. Posłuchajcie, co powiedział. To świetny fragment. Powiedział: mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Posłuchajcie, mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Nie możecie sobie teraz z tym poradzić. To zwraca moją uwagę, to sprawia, że staję się czujny. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Innymi słowy, są sprawy, o których chcę wam powiedzieć, ale nie mogę. Gdy Duch Prawdy przyjdzie, On to uczyni. Widzicie to? Bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest. Dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Pamiętajcie, że Jezus powiedział: najlepiej, niech każdy powie najlepiej, jeśli On odejdzie. Najlepiej dla was, jeśli ja odejdę. Czyż nie? Dodatkowe korzyści widzimy w słowach, które właśnie przeczytałem. Jezus chciał im wiele przekazać, ale nie mógł tego zrobić. Potem powiedział: lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy. Po zmartwychwstaniu Jezusa 10 uczniów było w pokoju za zamkniętymi drzwiami i nagle pojawia się. Pamiętajcie, nie jest duchem, gdyż rzekł: dotknijcie mnie. Duch nie ma ciała i kości jak ja. Przeszedł jednak przez ścianę. Coś niesamowitego. To znaczy, że gdy otrzymamy uwielbione ciała, będziemy mogli przechodzić przez ściany. Uczniowie byli zdumieni. Nie było wśród nich Tomasza. Kilka dni później powiedzieli do Tomasza: kolego, widzieliśmy go, przyszedł do nas, dotknęliśmy go. A Tomasz na to: oszaleliście? Wróciliście do picia po jego ukrzyżowaniu? Widzieliście go? Nie uwierzę, dopóki nie włożę mego palca w jego ręce, a moich rąk do jego boku. Nie uwierzę. Co więc uczynił Jezus? Wpada więc ponownie kilka dni później. Tym razem Tomasz jest na miejscu. Rzekł: Tomaszu, podejdź, zajmiemy się twoją sprawą. Włóż rękę do mojego boku, włóż palce w moje dłonie. Zobacz, żyje. Tomasz upadł i rzekł: mój Pan i mój Bóg. Zgadza się? Czy chciałbyś usłyszeć więcej nauczania Johna Elizy Bevie? Jeśli znasz język inny niż angielski, udaj się na cloudlibrary.org. Wybierz swój język. Wybierz inny materiał z obszernej biblioteki. E-booki, cykle wykładów, poselstwa, wideo i audio. Zarejestruj się, aby otrzymać aktualności o nowych zasobach. Więcej na cloudlibrary.org. Co na to Jezus? Rzekł mu Jezus: że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Jan 20:29. Kiedyś mówiłem: Jezu, to były ostre słowa. Myślałem: Tomasz już płaszczy się na podłodze. Mówi: proszę, Panie, przebacz moją niewiarę, czyż nie? Wtedy Jezus patrzy na niego i mówi te słowa, a ja myślę: za ostro go potraktowałeś. Gość żałuje. Pan powiedział do mnie: nie upominałem Tomasza, stwierdziłem fakt. Powiedział: stwierdziłem, że większym błogosławieństwem jest nie widzieć, gdyż pozwala to na rozwinięcie głębszej relacji. Powiem wam, o co w tym chodzi. Są trzy poziomy relacji. Zapiszcie sobie. Po pierwsze, najniższym poziomem relacji jest relacja fizyczna. Niech każdy powie: fizyczna. Niestety wielu ludzi na tym poziomie zawiera małżeństwo. Ona ma świetną sylwetkę, ale z niego przystojniak. Ignorują wszystko inne. Nie dogadujemy się, dużo nie rozmawiamy.
ale ja tak bardzo chcę z nią być i biorą ślub. Są więc małżeństwem na poziomie fizycznym, tak? Niestety nierozwinięty został poziom duszy. Co więc dzieje się z małżeństwem po miesiącu miodowym? Ona wraca do swoich zainteresowań i przyjaciółek, a on do swoich, do sportu. W taki sposób tracą ze sobą kontakt. Dlaczego? Gdyż pobrali się na podstawie fizycznej atrakcyjności. Wyższy poziom, o którym już wspomniałem, to dusza lub osobowość człowieka. Relacje na tym poziomie mieli Dawid i Jonatan. Dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida. Taki komentarz jest w pierwszej księdze Samuela. Dawid stwierdził: żal mi ciebie, bracie mój Jonatanie, byłeś mi bardzo miły. Miłość twoja była mi rozkoszniejsza niż miłość kobiety. Nie mówił o wypaczonej relacji z Jonatanem. Mówił, że ich dusze przylgnęły do siebie tak bardzo, były tak połączone, nawet bardziej niż dusze jego żon, Achinoam i Abigail. Właściwie to była Achinoam w tamtym czasie, rozumiecie? Wtedy Achinoam była jego żoną. Chcę powiedzieć, że małżeństwa potrzebują relacji na tym poziomie. Nie zrozumcie mnie źle. Fizyczny aspekt też jest ważny. Lubię słowa Josha McDowella. Fizyczny aspekt w małżeństwie to 1/12, ale za to, jaka to jest 1/12. Moja żona jest naprawdę fizycznie atrakcyjna dla mnie i to duża 1/12. Josh zwraca nam uwagę, że 11 odnosi się do innego aspektu, nie fizycznego, ale duszy, to osobowość. Za chwilę do niego przejdziemy. Pozwólcie, że coś powiem. Niestety słyszymy o sytuacjach, w których małżeństwa zostały rozdzielone z powodu nowej znajomości przez internet. Chcecie wiedzieć dlaczego? Coś wam powiem. Pewnego wieczoru, gdy skończyłem głosić, wróciłem do stolika z materiałami. Czekał tam mężczyzna. Miał 6 dzieci. 2 na ramionach, 2 tulących się do jego nóg i 2 biegających w pobliżu. Mężczyzna miał przygnębioną twarz. Powiedziałem: czy wszystko w porządku? On na to: niezbyt. Co się stało? Powiedział: dzisiaj moja żona zostawiła mnie i 6 dzieci dla mężczyzny, którego poznała przez internet. Rozwinęła z tym mężczyzną w internecie relację na poziomie duszy, która przewyższyła relację na poziomie duszy i ciała, którą miała ze swoim własnym mężem i 6 dzieci. Dlatego czasami relacje na dystans, jeśli zaczynają się w taki sposób, prowadzą do najlepszych małżeństw, ponieważ brakuje aspektu typu: spójrz na jego bicepsy lub co za figura. Nie ma tego, co stoi na przeszkodzie i blokuje cię przed wejściem na poziom duszy. To jest więc poziom duszewny lub osobowość. Najwyższym poziomem relacji jest poziom duchowy. O tym poziomie mówił Jezus do Tomasza. W pierwszym liście do Koryntian 2:11 czytamy: bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Innymi słowy, nikt nie zna prawdziwych myśli, intencji i motywów człowieka poza duchem, który jest w nim. Czyż nie? Najgłębsze relacje, które miałem, są duchowe. Wcześniej nie zdawałem sobie z tego sprawy. Są ludzie, z którymi byłem bliżej niż z Lizą. Na początku naszego małżeństwa modliłem się z jednym mężczyzną. Wciąż rozmawialiśmy o Słowie. Po jakimś czasie zacząłem słuchać go bardziej niż mojej żony, co było głupie. Głupie, naprawdę. Gdy Bóg objawił mi, że to było złe, zdałem sobie sprawę, że muszę zbliżyć się do niej. Liza i ja świętowaliśmy nasz 20. tydzień. To była wspaniała chwila, gdy siedzieliśmy nad jeziorem i rozmawialiśmy o Słowie Bożym. Rozmawialiśmy o tym programie nauczań. Dzieliłem się z nią tym, co Bóg włożył do mojego serca, a ona dzieliła się ze mną. Bardzo mi to pomogło. Gdy modlimy się razem, nasi pracownicy modlą się razem każdego ranka. Dlaczego? Robię to w pewnym celu. Chcę, żeby moi pracownicy byli duchowo połączeni. Rozumiecie? Łączysz się z ludźmi na poziomie duchowym, gdy masz z nimi społeczność w słowie i w modlitwie. Jesteś z nimi. Dlaczego? Nie znasz osoby, dopóki nie poznasz jej ducha. Powiem wam coś ciekawego. Ludzie przychodzą do mnie i zaczynają mówić o Biblii, a ja wiem, że mówią z głowy. Wiecie dlaczego? Bo to jest nużące. Słuchanie ich mnie męczy.
Ale są tacy, którzy przychodzą i mówią: z ducha. Mogę godzinami z nimi rozmawiać. Mogę rozmawiać z Lizą o słowie godzinami i nie męczę się. Wiecie dlaczego? Ponieważ pochodzi to z jej ducha. W pierwszym liście do Koryntian 2:11 czytamy: bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. Tak jak poznajemy osobę przez jej ducha, tak też nie myślmy, że poznamy Boga bez poznania ducha. Nikt nie zna bowiem myśli Bożych poza Duchem Bożym. Potem mówi, że nie otrzymaliśmy Ducha Świata, ale Ducha Bożego, abyśmy mogli poznać głębokości Boże. Paweł był na tym poziomie. Paweł stwierdził: a oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego. Albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie. Otrzymał ją od Ducha Bożego. Paweł miał głęboką relację z Jezusem. Była ona tak głęboka, że Piotr pod koniec swojego życia napisał w swoim liście, co następuje. Paweł zna Jezusa tak dobrze, tak głęboko, że nawet ja nie rozumiem niektórych jego pism. Przeczytam wam. Drugi list Piotra 3:15-16. Jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was, tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe. O co w tym chodzi? Piotr prawdopodobnie wciąż wracał myślami do czasów, kiedy chodził z Jezusem w Galilei, gdy był z nim fizycznie i widział 5000 ludzi nakarmionych przez Jezusa. Wciąż wspominał te chwile i to powstrzymywało go przed głębszą relacją. Jezus powiedział, że o wiele lepiej, jeśli nie widzicie. Innymi słowy, możesz być bliżej mnie, jeśli będziemy połączeni bardziej na poziomie duchowym niż na fizycznym. Wiecie, co uczynił Bóg w swojej dobroci? Rzekł: rozumiem ciało. Nie zrozumcie mnie źle, pewnego dnia będziemy mieć duchowe ciało i zostanie ono odkupione. Wiecie, że wasze fizyczne ciała nie są jeszcze odkupione. Wasz duch jest odkupiony. Jest dokładnym obrazem i podobieństwem Jezusa. Wasza dusza jest w trakcie odkupienia. Jest teraz w procesie przemiany. Wasze fizyczne ciała nie są odkupione. Zauważyliście, że nowe rzeczy nas nudzą? Możesz kupić nowy samochód i tydzień później jest już stary. Dlaczego? Rzeczy fizyczne nas nudzą. Rzeczy fizyczne nie mogą być głębokie. Bóg mówi: nie objawiam im się fizycznie, pokażę im głębokości Boże przez mojego ducha, aby mnie prawdziwie poznali. Bóg więc mówi: będę miał z wami relację na dystans, abyście mogli naprawdę poznać moje serce, abyśmy byli dobrym małżeństwem. Pamiętajcie, powiedziałem, że niektóre najlepsze małżeństwa to te, które zaczynają się od relacji na dystans. Bóg więc mówi: nie chcę czegoś fizycznego, to nie jest odkupione. Jezus nie napomniał Tomasza, powiedział: Tomaszu, jeśli żyjesz zaledwie w sferze fizycznej, to nie możesz mnie bliżej poznać, musisz poznać ducha. Dlatego Paweł pisze: dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. A jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Znamy go przez ducha, ducha żyjącego Boga. Dlaczego? Gdyż Paweł pisze: duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg? Nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Osobiste tajemnice Jego serca i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chcesz głębokiej relacji z Bogiem, nie mówię o jakimś zdziwaczeniu, mówię o prawdziwym poznaniu Boga. Musisz znać Go przez Jego ducha. Nikt nie zna myśli człowieka poza duchem człowieka, a myśli Bożych nie zna nikt poza duchem Bożym. Do zobaczenia na kolejnej sesji.